Dostałam wielką paczkę, a w tej wielkiej paczce był wielki domek dla moich kotów i dwie małe rybki, które są symbolem pewnej bardzo wielkiej sprawy. Dlatego, że jak wiecie, rybki żyją w oceanie. I co robią ludzie? Ludzie, kiedy dowiedzieli się, że rybki żyją w oceanie, to zaczęli te rybki łowić. I kiedyś przychodzili z wędką albo różnymi innymi sposobami, łowili tyle rybek, ile było im potrzebne do tego, żeby przetrwać. Ale potem pojawiły się pieniądze i potem pojawiła się taka chciwość i taka chęć, żeby nie tylko mieć dużo, ale mieć absolutnie maksymalnie. Najlepiej w ogóle wyłówmy wszystkie ryby z oceanu po to, żeby wyłożyć je w sklepie, żeby człowiek przyszedł i powiedział: ale ja mam wielki wybór. I ludzie zaczęli łowić ryby po to, żeby wzbogacić się na sprzedawaniu tych ryb i łowili ich znacznie więcej niż było ludziom potrzebne. Nawet tym, którzy przychodzą do sklepu i kupują, to ilości łowionych ryb na świecie są dużo przekraczające potrzeby osób, które te ryby mogłyby zjeść. Ale to i tak jeszcze nie o to chodzi. Chodzi o to, że są ludzie, którzy dla zysku, mówi się, że ryby głosu nie mają, ale myślę, że te rybki się zgadzają ze mną. Są ludzie, którzy dla zysku łowią w taki sposób, który niszczy ocean, niszczy ziemię, w której my wszyscy mieszkamy. I na przykład są ludzie, którzy łowią w taki sposób, że przy okazji połowu tych ryb ginie bardzo dużo innych zwierząt. Na przykład giną delfiny, dlatego że ryby są poławiane w sposób, który jest agresywny, który nie przestrzega zasad, który jest zbójecki. I dlatego właśnie chciałabym prosić Was razem z tymi dwiema rybkami i razem ze wszystkimi delfinami na świecie. Bardzo proszę Was, kupujcie tylko takie ryby, jeżeli w ogóle chcecie kupować ryby, bo ja na przykład nie kupuję ryb, bo w ogóle ich nie jem. Ale jeżeli jecie ryby, to bardzo proszę, i dotyczy to nie tylko jedzenia dla ludzi, ale także jedzenia dla zwierząt, bardzo proszę, kupujcie tylko takie ryby, które pochodzą ze zrównoważonych połowów. Czyli tylko takie ryby, które zostały złowione z szacunkiem dla ryb, dla innych zwierząt, które mieszkają w wodzie i dla samego oceanu. I jest taka międzynarodowa organizacja, która wydaje certyfikaty ludziom, którzy łowią ryby w zrównoważony sposób, starając się, żeby jednocześnie przy połowie ryb nie ranić innych zwierząt, żeby łowić tylko ryby w określonych miejscach i tylko w określonym czasie, żeby nie przeszkadzać im na przykład wtedy, kiedy chcą się spotykać na randkę. Więc bardzo Was proszę, kupujcie tylko ryby pochodzące połowów zrównoważonych i te ryby rozpoznacie bardzo łatwo, ponieważ wszędzie tam, gdzie sprzedaje się takie ryby, albo na każdym produkcie, który zawiera takie ryby, na przykład na puszce dla kotów, jest symbol zrównoważonego połowu. Ten symbol wygląda tak. To jest niewielka rzecz, którą możemy zrobić po to, żeby żyć w lepszy sposób. Nie tylko my sami, ale też rybki, które mieszkają w oceanie, i delfiny, i inne zwierzęta. W imieniu rybek, delfinów, oceanów i wszystkich innych zwierząt bardzo Wam dziękuję za wybieranie ryb, które zostały złowione w sposób pełen szacunku.